Niedawno udostępniliśmy film o tym, jak zupełnie za darmo można namierzyć dokładną lokalizację dziecka lub na przykład bliskiej osoby dorosłej za pomocą telefonu. Film ten w kilka tygodni obejrzano ponad 1,5 miliona razy. Jednak nie wszyscy byli w stanie znaleźć tam scenariusz, który pasowałby do ich kombinacji telefonów w rodzinie. Dlatego przygotowaliśmy dla was ulepszoną wersję tego filmu, która wspiera niemal każdy scenariusz sprzętowy. Oj! Zacznijmy od scenariuszy z mieszanymi telefonami i lokalizowaniem dziecka przez cały czas. Jeżeli dziecko ma telefon z Androidem, a Wy dowolny telefon, Androida lub iPhona, to do lokalizowania dziecka możecie użyć darmowej aplikacji od Google czyli Family Link. Pokażę Wam, jak to ustawić. To jest najlepszy wybór. Uruchamiacie aplikację Family Link. Wybieracie lub logujecie się na swoje konto Google, a następnie zezwalacie aplikacji na wysyłanie powiadomień. Wasze dziecko pojawi się w Family Link automatycznie, jeżeli posiada już konto Google i jest ono powiązane z waszym kontem rodzica. W przeciwnym wypadku, z menu po lewej wybieracie Dodaj dziecko i postępujecie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy dziecko jest już widoczne w aplikacji, wybieracie Lokalizacja i dotykacie Skonfiguruj lokalizację. Następnie dotykacie przycisk Włącz. I to tyle i to działa zawsze, nie tylko przez 24 godziny, tylko naprawdę zawsze. Teraz aby w dowolnym momencie sprawdzić lokalizację swojego dziecka, otwieracie aplikację Family Link i wybieracie lokalizacja. Pozycja dziecka zostanie odświeżona i wyświetlona na mapie. Jeżeli jesteście zalogowani w mapach Google, tam również możecie zobaczyć, gdzie aktualnie przebywa wasze dziecko. No właśnie, a dlaczego nie skorzystać na stałe do lokalizowania bliskich po prostu z map Google? No, można tak zrobić, ale tylko w przypadku osób dorosłych, gdyż mapy Google nie pozwolą dzieciom udostępniać lokalizacji na dłużej niż 24 godziny. Jeśli chcecie znać lokalizację dziadka, babci czy pełnoletniego chomika z telefonem, to możecie skorzystać tylko z samych map Google. Nie ma problemu. Działa to na dowolnych telefonach, nie musicie się tym Martwić, każdy może mieć telefon z różnym systemem operacyjnym. Pokażę teraz, jak to ustawić na Androidzie, ale kroki będą takie same w przypadku iPhone'a, bo Google Maps działa tu i tu. Na Androidzie uruchamiacie aplikację Mapy. Dotykacie swojego zdjęcia profilowego i wybieracie udostępnianie lokalizacji. Wybieracie udostępnij lokalizację i zezwalacie aplikacji Mapy na dostęp do kontaktów. Tutaj wybieracie dopóki nie wyłączę, czyli lokalizacja będzie udostępniana na stałe. Przypomnę, jak ktoś ma mniej niż 18 lat, wtedy maksymalnie 24 godziny. Potem wybieracie osoby, które będą widzieć waszą lokalizację. Muszą to być osoby z kątem Google. Na koniec dotykacie przycisk udostępnij. Jeśli będzie wymagane nadanie mapom Google Dostępów, wybieracie opcję dokładna oraz podczas używania aplikacji. Następnie wybieracie zezwól, otwórz ustawienia i zezwalaj zawsze. Wracacie do aplikacji mapy i ustawiacie włączanie powiadomienia z udostępniania lokalizacji, dotykając dalej, a następnie zezwól. No i gotowe, aby znaleźć na waszym telefonie osobę, która udostępnia wam swoją lokalizację, przechodzicie do udostępniania lokalizacji w mapach Google i wybieracie tę osobę z listy. No i jest tutaj. O! Co ona tam robi? Jeżeli jesteście rodziną Apple i razem z dzieckiem lub innym bliskim macie tylko iPhone'y, to dla Was najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie aplikacji Znajdź. Oto jak to zrobić. Otwieracie aplikację Znajdź, wybieracie kartę Ja i włączacie opcję Udostępniaj moje położenie. Przechodzicie do karty Osoby i wybieracie Udostępniaj położenie. Następnie wybieracie osobę, której chcecie udostępnić swoją lokalizację. Pamiętajcie, że osoba ta musi mieć konto Apple ID. Potem dotykacie Wyślij. Wybieracie Udostępniaj stale i gotowe. No, na iPhoneie zawsze to wszystko takie proste. Teraz, aby znaleźć osobę, która udostępnia Wam swoją lokalizację, uruchamiacie aplikację Znajdź na swoim telefonie. Na mapie będzie widoczne jej zdjęcie. Dodatkowo informacja o lokalizacji będzie widoczna w aplikacji wiadomości. No i to tyle. Został nam jeszcze jeden scenariusz: dziecko ma iPhone'a, a wy nie. Jeżeli dziecko nie jest już dzieckiem, bo ma 18, to skorzystajcie z wcześniejszych instrukcji. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, to sytuacja trochę się komplikuje, ale też da się to ogarnąć. Wejdźcie na stronę hejterzy.com, ukośnik-lokalizuj dziecko. Przygotowaliśmy tam dla Was kilka rozwiązań, również pod taki scenariusz. Powodzenia!